tej wadzie tego robią, no wiadomo, że cmentarz jest w naszej miejscowości. Chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało i na pewno każdy z nas chciałby, jak umrze, żeby jego grób był zawsze posprzątany, wyplewiony. Przechodzimy tu z własnej woli, żeby posprzątać, żeby następne pokolenia też przychodziły i żeby po nas też sprzątali. Najpierw plewimy, wyrywamy chwasty, potem zapalamy znicze lub kładziemy jakieś kwiaty. Wydaje mi się, że to jest oczywiste, że nasze dzieci powinny cały czas pamiętać o tym, co było, pamiętać o tych, którzy odeszli, pamiętać o tych, którzy walczyli również za nas, za nasz kraj, dlatego że na naszym cmentarzu znajdują się mogiły w większości nieznanych żołnierzy, którzy polegli i w czasie I, i w czasie II wojny światowej. Znajduje się także grób uczestniczki Powstania Warszawskiego. Dlatego takie odwiedziny na cmentarzu są okazją do tego, żeby przedstawić dzieciom również tło historyczne i powiedzieć, dlaczego ci ludzie oddali swoje życie za ojczyznę. No jeżeli jest grób usypany ziemią, to oczywiście plewimy, zgarnujemy liście, no i na koniec zawsze stawiamy jakieś znicze lub kwiaty. No a na grobach, które mają płytę, no to oczyszczamy, je myjemy zazwyczaj i stawiamy też znicze i kwiaty. Trzeba je upamiętniać, no żeby potem następne pokolenia mogły też to zobaczyć. Chodzimy z harcerstwa raz do roku na Wszystkich Świętych, na religii chodzimy i na różnych dodatkowych zajęciach. Przychodzimy tutaj odkąd chodzimy tutaj do szkoły i odkąd rozumiemy, po co tu przychodzić. Żeby była pamięć o tych żołnierzach, że walczyli za Polskę. Nie, to trzeba na wyżej, no to jest tutaj. A tam wyżej? A tam posprzątane. No to pójdźmy może tam, gdzie... My sami chcemy tutaj przychodzić i chętnie to robimy. Sprzątamy tutaj. Ja bardzo chętnie to robię i... Myślę, że następni harcerze też będą to chętnie robili. Staramy się posprzątać groby z większości tutaj zaniedbanych grobów, które od większości czasów nikt nie odwiedzał. Groby nieznanych tutaj żołnierzy poległych. Też ludzi, którzy odgrywali ważną rolę. Zobaczcie, czy te znicze się jeszcze nadają do zapalenia. Grobami na cmentarzu zajmują się uczniowie w ramach lekcji religii, w ramach zajęć dodatkowych, ale także drużyna harcerska. Tutaj mamy dzisiaj właśnie członków 50. drużyny harcerskiej z Brzezinek.
Drużyna istnieje już 4 lata i każdego roku odwiedzamy tutaj cmentarz. Sprzątamy nie tylko groby tych poległych żołnierzy, o których wcześniej mówiłam, ale również groby najbardziej opuszczone. Dzieci wybierają te groby, które wydają im się zaniedbane, które wydają im się takimi, których nikt nie odwiedza, i nimi przede wszystkim się zajmują. Nigdy nie trzeba dzieci namawiać na sprzątanie cmentarza, na dbanie o te mogiły. Bardzo chętnie przynoszą nawet własne i kwiaty, i przynoszą własne znicze, żeby zostawić po sobie ślad. I dawajcie, wysypiemy. Pobliski cmentarz tutaj u nas w Brzezinkach jest odwiedzany przez uczniów 2 razy w roku, tak regularnie. Raz odbywa się to właśnie 1 września, kiedy jest rocznica, obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wtedy delegacje uczniów z naszej szkoły zapalają lampki na grobach właśnie żołnierzy, którzy polegli, którzy są tam pochowani we wrześniu 1939 roku. I wreszcie teraz w przededniu dnia zmarłych, 1 listopada, Wszystkich Świętych, również mam taki patronat nad tymi grobami. Popularnie przyjęło się i mówi się, że to są groby partyzanckie. Jednak prawda jest taka, że to są groby żołnierzy polskich, którzy polegli we wrześniu 1939 roku w wojnie obronnej i są właśnie pochowani tutaj na cmentarzu. Wiadomo, że często są to groby bezimienne i gdyby nie uczniowie naszej szkoły i to, że się tymi grobami opiekujemy, byłyby to groby albo zapomniane, albo wręcz by przestały istnieć. Natomiast zawsze one są wysprzątane, zawsze palą się tam znicze, są położone kwiaty. Staramy się po prostu o tym pamiętać, bo to jest obowiązek naszego pokolenia. Do chlapu, do chlapu. Ała. Poszło, że zjemy.